jeszcze drugi czytaj. Chcemy szukać śniadania. Szukaj, gdzie jest to śniadanie, bo nie wiemy dokąd. Kakaretka. Co my tu dzisiaj zjemy? Ja tam. Ty kawę od rana, nie? Jajeczko. A to jest na karolciku siadanie. Kolejny dzień w podróży z Karolino. Dla was drugi. Wczoraj byliśmy w Kudary z Drojów, co ciepło na noc. I co? I dzisiaj jesteśmy w Czechach. Idziemy zwiedzić skalne miasto. Ale ja nie wiem, chyba w tym kierunku idziemy. To skupimy. Nikt nic nie wie. Dobrze, 360. Dawaj 500. Na 100 złotych to dużo pieniędzy. Bo my jako stówy to, jako złotówki. Witamy na skalnym mieście. Czysta woda.
witamy Karolina. Co tam powiesz o tym miejscu? Nie przygotowałam się za bardzo, ale jesteśmy w Czechach. Skalne miasto, przepiękne miejsce. No mów, tutaj cię słychać dobrze. Nie, tak? Wybraliśmy sobie świetny termin, nie ma ludzi. Dopiero będzie majówka, a my jesteśmy przed. Spójrzcie, jaki piękny kolor ma woda. Jak lazurowe wybrzeże. Pięknie. Naprawdę można tutaj wypoczywać. Pięknie, aż rura mięknie. Tak, może być. Można patrzeć i patrzeć w przestrzeń. Jest tutaj taka skałka, no jest dosyć wysoka i wąska. Dobrze, że jest podparta tutaj kilkami. Strach się bać. No ale trafiliśmy w sumie idealnie, bo jest słońce. Przed weekendem majowym nie ma za dużo ludzi, co prawda pojawiają się, ale da się uchwycić chwilkę dla nas. Błędne, nie błędne skały, nie, to skalne miasto, ja chciałam powiedzieć błędne skały. Tylko nie do wody? Na drzewo, tam, na samą górę, na szczyt, na skałkę. Lasso. Już dosyć? Dżentelmeństwa? 150 kun i koron. Koron, no. Ale 150, za mało 100. Na wodospad, tutaj Karolina mówi, że ten jest mały, może być jeszcze większy, zobaczymy. Tup, 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 tup. I nie ma przejścia. Skała. Powiedziałeś, że to można donikąd?
Zaczynałeś w górę, gdzieś na jakiś szczyt. Szczyt marzeń. Bardzo długo. U mnie nagrywa, jak. Ja jestem po kontuzji łydki, z kontuzją łydki idę, więc wiesz, nie? Idziemy na jakąś łódkę pływającą. Tam tratwę, czy jak to nazwa. Karolina zasuwa tej czekolady, się najadła. Zobaczcie, co. Wykwitne ciastko z czekoladą sobie sama zrobiłam i z żurawiną. Jeszcze się. Pan też płynie, nie? Ahoj! Co, sami płyniemy? A na pokładzie mamy tyle narodowości. Cała Europa chyba jest. Jest Holandia, jest Belgia, jest Polska, jest Izrael, jest Ukraina. Niemcy. Są Niemcy, Polacy. I jeszcze ktoś tam może. Powstało w ogóle roku 1800. I teraz będziemy obetliwać whisky hawajskie z tej drugiej strony. Okay. Z nami kanał La Manche. Ja, kanał La Manche. Pod nami Eurotunnel. Za 50 koron to jest cały świat. Maksymalna głębokość tego jeziora. Aż 300. Kochankowie. Powoli wracamy. Punkt kulminacyjny był gdzie? A punkt było więcej ich niż jeden. Był wodospad. Wodospad mały i duży. I płynęliśmy łódką z czeskim flisakiem. A jeszcze zapomniałam o czymś? No nie wiem, chyba nie. A i były piękne skały o nazwie, na przykład Kochankowie, była Madonna, była Małpia Skała, była skała, jak to się mówią, a tak
Tak mówią, duża dupa słonia, wchodząca do garażu. Poli, wracamy. Ale jeszcze przed nami takie widoki, no cały czas jest ogólnie pięknie. Skały robią wrażenie, bo tak. Na każdym kroku, prawda? Całą drogę, naprawdę można podziwiać całą drogę, niby to tylko skały, a całą drogę piękne widoki. Tak to przed nami jeszcze wygląda. Także gdzie nie spojrzy się, fajne kształty skał. Można się przypatrzyć. I tutaj zobaczcie. Wow. Fajny klimacik, bo świeci nam słoneczko. Jesteśmy przed weekendem tym majowym, także zobaczcie, no nie ma dużo ludzi. Także dobry pomysł, chyba strzał w dziesiątkę. Skalne miasto jest dla nas dzisiaj. Tylko dla nas. Zobaczcie, pusto. Czechy. Powiedz jakiś kawał o Czechach. Czechach nic. Przed nami jeszcze wielka panorama. Wielka panorama. Czeska panorama. Czeski film będzie. Trochę dandy. Nie było czeski. Reksia nie spotkaliśmy. Ale spotkaliśmy wodnika Szuparka. Z Pisakiem, jak płynęliśmy. Żona Szuwarkowa była tam, nie? O kurczę! Jeden kebab i nie wejdziemy.